Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, rozmawiamy ze sobą. Czasami reaguję zbyt emocjonalnie na niektóre wpisy, za co przepraszam, ale spowodowane jest to treścią niektórych postów. Jeśli ktoś poczuł się urażony moimi emocjonalnymi wypowiedziami, to serdecznie przepraszam. Do dzisiejszego wykładu skłaniają mnie bezkrytyczne wypowiedzi niektórych polskich ekonomistów dotyczące naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Wypowiedzi, które często wynikają albo z nieznajomości danych, albo z nieznajomości przedmiotu, o którym mówią. Ostatnio na profilu LinkedIn we wpisie pod moim wykładem otrzymałem link do wywiadu redaktora. Igora Jankę z profesorem Marcinem Piątkowskim. Przyznam, że żadnego z nich wcześniej nie znałem, nie słyszałem. Posłuchałem tego ich wywiadu i zrobiło mi się smutno. Nie dziwię się, że redaktor Jankę jest, no, jest dyletantem ekonomicznym. Ma prawo. Codziennie produkuje takie dziennikarskie, no, powiedzmy takie byle co, jakiego jest pełno. U niego sensacja goni sensację. No, zarabia na chleb. Natomiast już bardzo się dziwię bardzo jednostronnym wypowiedziom pana Piątkowskiego. Te wypowiedzi są wręcz ubogie w treść, i obaj twierdzą, że Polska odniosła ogromny sukces w tej Unii Europejskiej. Obaj popełniają błąd metodologiczny, no bo oni własny sukces życiowy, o którym zresztą mówią, utożsamiają z sukcesem całej polskiej gospodarki. A zawsze trzeba oddzielić swój prywatny interes od interesu zbiorowości. To, że panu Piątkowskiemu czy panu Jankę się udało, nie oznacza, że całemu krajowi poszło równie dobrze. Pokazuje na wykładach problemy, jakie ma gospodarka Unii Europejskiej. Jakie ma strefa euro. Pokazuje problemy roku 2008, problemy niemocy dalszego wzrostu. Gospodarka unijna stoi, stoi. Według mnie mamy dzisiaj argumenty takie 50-50 za członkostwem i za wystąpieniem z Unii Europejskiej. Należy zawsze twardo negocjować. No, przy okazji zapraszam studentów pana Piątkowskiego na ten nasz wykład. Niech poznają, dlaczego mamy wątpliwości, dlaczego Unia Europejska jest obecnie mocno wątpliwym projektem. Może jego studenci przekonają swojego wykładowcę i może redaktorzy tacy jak Jankę. Też szerzej spojrzą, poszerzą horyzonty, zanim będzie za późno. I dedykuję ten wykład panu Kaczyńskiemu. Dlaczego? To ktoś mu nakładł do głowy, że Polska odniosła wielki sukces gospodarczy, osiągając według jego słów trzy czwarte poziomu Unii. No, jak zwykle z politykami mówią rzeczy, których sami nie rozumieją. Postaram się to wyjaśnić. Sukces naszego członkostwa w Unii można sprowadzić do jednego wykresu, najbardziej wymownego. Ten wykres lub podobny mu co do przekazu jest zawsze przywoływany: PKB per capita, purchasing power parity, czyli to, co realnie wytwarzamy na głowę mieszkańca. I widzicie to Państwo przed sobą. Rzadziej się mówi, że ważne jest nie tylko to, co wytwarzamy, ale jeszcze jak to dzielimy. Czyli trzeba by dorzucić indeks Giniego. Przykładowo tu widzimy na wykresie, że mieszkaniec Słowacji czy Słowenii ma zdecydowanie więcej z wytworzenia dóbr niż mieszkaniec Stanów Zjednoczonych czy Bułgarii. W Stanach Zjednoczonych czy w Bułgarii duża część idzie do kieszeni najbogatszych. Stąd nawet przy wysokim PKB per capita PPP to odczuwalne bogactwo może być sporo mniejsze. Może nawet to bogactwo Stanów Zjednoczonych może znajdować się w okolicach Słowacji. Może nawet ludzie wybiorą Słowację zamiast Stanów Zjednoczonych. Nie zawsze wy wysokie PKB per capita PPP oznacza większy dobrobyt. A czy podział w Polsce jest sprawiedliwy? No względnie tak. Pewnie mogłoby być lepiej. No ale mieścimy się w takich bardzo przyzwoitych normach. Przynajmniej teoretycznie. To widać, a im niższy indeks giniego, tym sprawiedliwiej następuje podział wytworzonego PKB. Innym problemem jest, czy wszystko to, co wytwarzamy, idzie do podziału. Możemy produkować czołgi i mieć wysokie PKB per capita PPP, a mimo to żyć względnie ubogo. Bo czołgów nie skonsumujemy. Bo nie wszystko, co wytwarzamy, idzie do społecznej konsumpcji. I tak dalej i tym podobnie. Ale co do zasady. Opieramy się na tym wskaźniku PKB per capita purchasing power parity i mówimy, że on będzie nam służył do określenia naszego dobrobytu. Jak wygląda ten nasz dobrobyt po 18 latach naszego członkostwa w Unii Europejskiej i po ponad trzech dekadach od początku naszych przemian? To widzimy rok 2022. PKB per capita purchasing power parity, no dane dla Unii Europejskiej przyjąłem jako warte 100. I widzimy, że osiągnęliśmy 80% średniej Unii Europejskiej i 80% średniej krajów OECD. Wprawdzie strefa euro ma o 5% lepsze wyniki, a Niemcy mają wyniki o 17% wyższe od średniej unijnej. Ale no, nie oczekujmy natychmiastowego sukcesu. Na wielki, ostateczny sukces musimy jeszcze przynajmniej, no liczę, jedną dekadę, 10 lat, poczekać. Na ten wykres bardzo często powołują się apologeci naszych sukcesów członkostwa w Unii Europejskiej. Mówią, zobaczcie, jaki ogromny odnieśliśmy sukces, jak wiele udało nam się zrobić. Trwajmy w tej Unii Europejskiej, tak mówią. Trzymajmy się oboma rękoma i nie puszczajmy, bo wpadniemy w otchłań. Wydaje mi się, że to narracja takich sierot po byłym Związku Sowieckim, a teraz po Brukseli, bo zawsze warto być sobą i polegać na własnych siłach. Popatrzmy na inne perspektywy. No, tutaj już przyjęliśmy Stany Zjednoczone jako 100. I proszę zobaczyć, jak daleko znalazł się nasz horyzont. My mamy zaledwie 57% PKB per capita purchasing power parity Stanów Zjednoczonych. I pojawia nam się na tym diagramie Irlandia, no, która przecież też należy do Unii Europejskiej. U nas jest zaledwie jedna trzecia dobrobytu Irlandii. Myślę, że ci apologeci Unii Europejskiej powinni sobie zadać pytanie, dlaczego tak daleko jest nam do Stanów Zjednoczonych? Dlaczego Unia Europejska i nawet samym Niemcom jest tak daleko do Stanów Zjednoczonych? Ale dlatego, że Unia Europejska w roku 2008 zatrzymała się, i Unia Europejska stoi w miejscu, i strefa euro stoi w miejscu. Tak jak kiedyś Japonia. No, przypominam, że Japonia od roku 1995 wcale nominalnie nie drgnęła. Stoi. My, Polska, nie przeskoczymy naszego mistrza, czyli Unii Europejskiej i strefy euro, jeśli wejdziemy do strefy euro. Czy studenci pana Piotrowskiego to widzą i rozumieją, o czym mówimy? Jeśli nasz eksport będzie w euro, więc będzie służył decydentom euro, ale nie nam. Czy to tak trudno zrozumieć? Czy pan Piotrowski i jego studenci nie rozumieją, że decyzje dotyczące stóp procentowych i polityki pieniężnej będą zapadały we Frankfurcie i nie muszą być wcale korzystne dla Polski? Przypominam, że Szwecja sporo wcześniej od nas zobowiązała się do przyjęcia euro. Ale do tej pory Szwecja euro nie przyjęła. Że co? Że mówicie państwo, że Irlandia przeskoczyła? PKB ma wyższe? No tak, ale Irlandia to amerykańskie interesy w Unii Europejskiej. Irlandia będzie równać do Stanów Zjednoczonych. To jest wysepka Stanów Zjednoczonych, to jest wysepka ich korporacji, to jest zupełnie inna klasa. Ale proszę Państwa, powiedziałem, że dzisiejszy wykład jest także dla prezesa Kaczyńskiego i dla PiSu. Bo z punktu widzenia naszej niepodległości nie jest ważny dobrobyt, ale pozycja gospodarcza Polski i stan polskiej populacji. Pozycja gospodarcza, a więc także i polityczna. A te dane mierzymy już w inny sposób. Dlaczego pozycja gospodarcza? Bo im silniejsza gospodarka nominalna, tym na więcej nas stać. Stać nas na wydatki zbrojeniowe i silną armię. W Stanach Zjednoczonych wielu ludzi żyje w niedostatku, ale armie mają bardzo silną dzięki tej nominalnej gospodarce. I odwrotnie. Szwajcaria czy Luksemburg. Za bardzo wysokim dobrobytem w tych krajach nie idą żadne siły wojskowe. A weźmy Turcję. Kraj biedny, ale o silnej armii. Kraje znaczące nominalnie w gospodarce światowej mogą sobie pozwolić na silne siły zbrojne. Trzeba być silnym nominalnie krajem o dużej liczbie ludności, a nie krajem dostatnim. Nie mylmy tych dwóch pojęć. Popatrzmy, jak układała się nasza gospodarka względem naszych głównych sąsiadów i naszych odwiecznych wrogów. Proszę traktować to określenie odwieczni wrogowie w taki umowny sposób, ale wiemy, że chodzi o Niemcy i Rosję. To ta siła, to nominalne PKB stanowi o naszym bezpieczeństwie, a nie dobrobyt mieszkańców. PKB nominalne. Widzimy siłę naszej gospodarki w zestawieniu z Niemcami i Rosją, ale z takiego obrazu niewiele można wynosić. Więc zróbmy tak, że gospodarka niemiecka za każdym razem będzie warta 100. I w nawiązaniu do niej określmy dwie pozostałe gospodarki. No, tu widzimy rok 1990. Niemcy 100, Polska 4, Związek Radziecki 29. Rok 1990. Związek Radziecki tuż przed rozpadem. Ale Państwo widzicie, te liczby mówią same za siebie. No, dalej, rok 1999. Niemcy 100, Polska 8, Rosja 9. Czas, kiedy na naszych bazarach aż roiło się od Rosjan. Przyjeżdżali na handel, te pełne torby, ale w ojczyźnie u nich była już bieda. Przymierali głodem, więc jeździli za chlebem. Jak widać, gospodarczo nic nie znaczyli. No i mamy rok 2022. Proporcje: Niemcy, 100, Polska 17, Rosja 55. Nasza siła w stosunku do Niemiec no, lekko wzrosła i nadal wzrasta. A do Rosjan dalej duża różnica trzykrotna. Jak osiągniemy poziom połowy do jednego i do drugiego sąsiada, wówczas możemy się poczuć nieco bezpieczni. A dzisiaj, dziś musimy wygrywać jednego wroga, takiego w cudzysłowie wroga, przeciwko drugiemu wrogowi. Sami jesteśmy za słabi żeby stanowić jakąkolwiek przeciwwagę. Nie opowiadajmy politycznych bzdur, jaką to budujemy potężną armię. Naszą słabość najlepiej widać po gospodarce. Obudźmy się wreszcie z tego polskiego snu o potędze. O, tu jeszcze widzimy trójkąt weimarski. O, według pana Piątkowskiego jesteśmy dla Niemców i Francuzów idealnym partnerem do rozmów. Czy państwo też macie głowy nabite bzdurnym bajaniem? Dla Niemców partnerem może być Francja. Widać potencjały, widać możliwości obu gospodarek. Ale Polska? Chyba jako ubogi krewny. No, polecam każdemu ekonomiście, żeby się trzy razy zastanowił nad sensem takiego twierdzenia. Jesteśmy przy nich tak słabi, że możemy być co najwyżej wytrychem do otwierania różnych drzwi. Ale nie jesteśmy partnerem. No, chyba, że ktoś cierpi na megalomanię. Prawdziwa megalomania. Jeśli nie my, to może jako grupa wyszehradzka możemy być partnerem w trójkącie weimarskim. No Państwo widzicie, też nie. W kupie prawdzie siła, ale Francuzi czy Niemcy mogą nas rozgrywać, jak im się żywnie podoba. Zresztą dotychczasowa praktyka trójkąta wajmarskiego tylko potwierdza to, co mówię. Jesteśmy tylko przystawką. Francja to pożywna zupa, Niemcy to danie główne a Grupa Wyszehradzka, a my, no to taka, taka przystawka, wcale nie niezbędna. Bo jako Trójkąt Weimarski nie stanowimy gremium, które gdzieś ma głosować. Sorry, ale gospodarczo to jesteśmy w tym układzie Trójkąta Weimarskiego zerem. Tak naprawdę możemy być wykorzystywani, ale tylko instrumentalnie, nie jako partner. Tak, nie mamy dobrej pozycji, patrząc na wysokość naszej gospodarki nominalnej. Trochę urośliśmy, ale za mało, żeby cokolwiek znaczyć. Tkwimy w takim grajdole, ale z głową w chmurach, bo to takie polskie. I do tego ci polscy chorzy z urojeń ekonomiści. Ekonomiści, proszę się zastanowić. Próbujmy się zbilansować, ile urosła nasza gospodarka od czasów przemian. Tu widzimy w zestawieniu z innymi krajami bałtyckimi. No, nasza gospodarka nominalnie rosła, ale, ale lepiej rosła Litwa. Litwa, Polska, Estonia idą w miarę równo, tylko Łotwa odstaje. Polska no, nie jest tym samodzielnym liderem. Wyprzedza nas Litwa. I jak spojrzymy na całość tego rozszerzenia wschodniego Unii Europejskiej, to ten piąte, szóste, siódme, czy właściwie to piąte, później rozszerzenie, później 2013 jeszcze doszła Chorwacja, to wschodnie rozszerzenie, to widzimy to na diagramie. Liderem wzrostu jest Litwa. Zwracam na to uwagę, bo Polska nie jest aż takim wzorem do naśladowania. W różnych dyscyplinach różne kraje mają palmy pierwszeństwa. No tak, ale. Popatrzmy na różne inne gospodarki. Gdzie my, a gdzie Azja? No, na pierwszym miejscu po prawej stronie Chiny, a potem Singapur. Powiedzmy sobie szczerze, że Azja zostawia nas daleko w tyle. Pozostałe kraje azjatyckie podobnie są dobre. Azja zostawia w tyle całą Europę. My, Polska, jesteśmy jednym z liderów w Unii Europejskiej. No ale Azja to jest zupełnie inna rzeczywistość. Azja przerasta, nasz europejski grajdą. I trzeba sobie zdać z tego sprawę. To jest fabryka świata. Reasumując, w Unii Europejskiej należymy do liderów. Takich liderów, ale poza Irlandią. Irlandia należy do Unii Europejskiej, jest samodzielnym liderem. Poza Irlandią, poza Azją, no jesteśmy jednym z liderów europejskich. Pierwsza jest Litwa, no ale my zaraz za nią. My jesteśmy drudzy. Mówimy o tych warunkach życia, o PKB per capita purchasing power parity. Kto tu lideruje? Weźmy kraje bałtyckie. No i przed nami wszystkie kraje bałtyckie. Zwracam uwagę, że trzeba by tworzyć specjalne rankingi, w których Polska mogłaby być za każdym razem liderem. Bo w każdych warunkach liderują inne kraje. My jesteśmy w czołówce tych zmian. Ale nie jesteśmy jakimś samotnym liderem przed wszystkimi innymi. No nie mówmy o tym wielkim sukcesie. Bo zależy, jak ten sukces mierzyć. No i tu jeszcze pokazuję, jak wyglądamy na tle tego wschodniego rozszerzenia. Czwarte dobre miejsce. Nie liderujemy, ale jesteśmy w czołówce. Nie liderujemy, co twierdzi za każdym razem pan Piątkowski, i jemu podobni megalomani. A na szerszym tle. Oczywiście tradycyjnie Chiny są poza konkurencją. Tak, jak zawsze. Potem kraje bałtyckie silne są w tej konkurencji, później wyjaśnię dlaczego. I Irlandia, i Indie, no proszę Państwa, Indie powtarzają się po raz kolejny. Były przed nami we wzrostach nominalnych gospodarki i są teraz we wzrostach gospodarek realnych na osobę. To tylko potwierdza dobrą kondycję gospodarek azjatyckich. Fakt, że Indie ze swoją dynamicznie rosnącą liczbą ludności są przed nami we wzrostach realnych. Per capita bardzo dobrze świadczy o ich gospodarczej kondycji. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. My, Polacy, daleko mamy do liderów. Ale częścią gospodarki jest populacja. PKB to liczba miejsc pracy razy wynagrodzenia plus zyski przedsiębiorców. Liczba miejsc pracy jest częścią produktu krajowego brutto. Nie sposób mówić o gospodarce, zapominając o populacji. Gospodarka amerykańska dlatego jest silna i rośnie, bo stale napływają do niej cudzoziemcy. Bez tych cudzoziemców ta gospodarka Stanów Zjednoczonych już dawno by zeszła do lamusa. Nasza polska gospodarka może mieć świetne wyniki na osobę, ale znowuż bez dopływu coraz to nowych pracowników ta polska gospodarka nie będzie rosła. I nie ma w tym żadnej tajemnicy. Po prostu liczba pracowników jest częścią składową liczenia produktu krajowego brutto. Tak się liczy produkt krajowy brutto. I nie da się inaczej policzyć. No taka jest metodologia liczenia. Nie zbudujemy silnego państwa między Rosją a Niemcami bez znaczącej demografii. To chyba zrozumiałe, prawda? Jak wygląda nasz bilans demograficzny od przemian ustrojowych? No, w zestawieniu z krajami grupy wyszechradzkiej Słowacja i Czechy są lepsze od nas. Oni są wzrosty w stosunku do stanu z roku 1990. A u nas, proszę Państwa, a u nas spadek. Na Węgrzech jeszcze większe spadki jak u nas. A już całe wschodnie rozszerzenie, tu widzimy. Widzimy, że wstąpienie tych państw do Unii Europejskiej no, było jak tornado. Tornado, które dokonało spustoszeń w Europie Wschodniej, w tej środkowo-wschodniej. Zmiany liczby ludności ogromne. Największy przyrost no, na Cyprze i na Malcie, ale to nie jest Europa Środkowo-Wschodnia. Tyle, że Cypr liczy 1,25 miliona mieszkańców, a Malta to tylko połowę tej liczby, tylko jakieś pół miliona. Gospodarki maleńkie. We wszystkich gospodarkach wzrosty są albo bardzo małe, jak na ponad trzy dekady, albo wręcz następuje redukcja liczby mieszkańców. Warto zwrócić uwagę na dwa największe kraje, czyli na Polskę i Rumunię. Polska. 1,4% na minusie, a Rumunia aż 18,3% na minusie. Dalej Czechy z 10 milionami, no widać, są prawie 2% na plusie, ale Węgry też z 10 milionami, są prawie 7% na minusie. I Bułgaria kiedyś miała prawie 9 milionów mieszkańców. Bułgaria jest też aż 26% na minusie. Spadki liczby ludności zdecydowanie przeważają nad wzrostami. A jest to stan po trzech dekadach, po ponad trzech dekadach cały region doznał zapaści, zapaści przeszło przez ten region demograficzne tornado. Jak wygląda Polska w zestawieniu z krajami Wspólnoty węgla i stali? No, jak wygląda? Dramatycznie. Wszystkie te kraje notują wzrosty za wyjątkiem, za wyjątkiem Polski. Z politycznego punktu widzenia i geopolitycznego, to populacja jest bardzo ważna. A u nas. Pomimo programu 500+, program wzrostu populacji poniósł klęskę. Sztandarowy program PiSu leży. Nie udało się. Politycy PiSu mieli usta pełne frazesów o naszej gospodarczej sile i o naszym patriotyzmie i o naszej, uwaga, 300-tysięcznej armii. Ale jak wygląda demografia, każdy widzi. 300-tysięczną armię to może będziemy mieli, jeśli będą w niej służyć cudzoziemscy, no może będą służyć Arabowie albo Niemieccy Arabowie. Może będzie bardziej wtedy europejsko, ale Polaków nie będzie. Proszę popatrzeć, że od kilku lat więcej nas umiera niż się rodzi. Żeby powstała 300-tysięczna armia trzeba będzie zatrudnić już niedługo cudzoziemców do niej. Ja wcale nie żartuję. My Polacy odchodzimy w niebyt. A skąd tych żołnierzy brać trzeba? Pewnie zatrudnimy, wracam do tego, niemieckich i francuskich Arabów. A tu jeszcze zestawienie zbiorcze dla tych krajów, co zwykle Singapur, Indie, Irlandia, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Chiny, Holandia, Belgia, Francja, Niemcy. No, widać wzrosty. A po drugiej, ujemnej stronie, kraje naszego regionu. Państwo, teraz dopiero widzicie, kto jest wygranym, a kto jest przegranym tych przemian. Ludzie ściągają do krajów, w których mają oferowany lepszy standard życia. No, widocznie kraje naszego regionu nie są atrakcyjne. Widocznie każdy je traktuje jako zło konieczne. Proszę Państwa, proszę się zastanowić, kto o zdrowych zmysłach może powiedzieć o krajach naszego regionu, że są przyszłościowe. Kto tu widzi przyszłość, jeśli wszyscy uciekają? Pardon, niektórzy megalomańscy ekonomiści tak. widzą przyszłość w naszym kraju. Przepraszam, ale czy ekonomiści, którzy mówią o świetlanej przyszłości Polski, mają po kolei pod sufitem? O ile w tych parametrach wzrostu nominalnych gospodarki i realnych per capita znajdujemy się w czołówce, to to pamiętajmy, że te wzrosty per capita nastąpiły w skutek spadku liczby ludności. Spadku liczby ludności. Dlatego per capita stoimy dobrze. Powód naszej chwały okazuje się być naszą słabością. Polska, kraj demograficznie bez przyszłości, ma być nadzieją Unii Europejskiej? Czy autorzy takich twierdzeń dobrze się czują? Nie gorączkują? Ale warto zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz. Na współczynnik dzietności. W Polsce ta dzietność jest niewielka, zaledwie 1,3%. No, powtórzmy, PiS poniósł tutaj druzgocącą klęskę. Tu pokazuję kraje bałtyckie: Estonia i Łotwa. No, sporo lepsze od nas, a to już grupa wyszehradzka. A my? No, jesteśmy na szarym końcu. Czy tak ma wyglądać kraj, któremu się udało? A tu jeszcze wschodnie rozszerzenie Unii Europejskiej. Na 13 krajów mamy miejsce trzecie od końca. W zestawieniu z państwami Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali znowu jesteśmy na szarym końcu. Ale jak widać, niektórym ekonomistom to nie przeszkadza. Oni wiedzą swoje i już. Nie wytłumaczysz, że obecna Polska jest krajem bez perspektyw, krajem bez przyszłości, dopóki nie znajdzie rozwiązań demograficznych. Polska ma niezłe wskaźniki, ale niedługo po niej pozostanie tylko miejsce na mapie. Nie ma ludzi i będzie tych ludzi ubywać. Tu jeszcze to pełne zestawienie krajów między Czechami i Rumunią, które mają wskaźnik 1,8, a nami ze wskaźnikiem 1,3%. Całkiem spora przepaść. Mamy jedną z najniższych dzietności w Europie, no i chyba nawet na świecie. Co powinniśmy zrobić, żeby nasza dzietność wzrosła? Dramatyczne pytanie w zasadzie. Bez odpowiedzi. Proszę Państwa, nowoczesna kobieta jest wyemancypowana, robi karierę, realizuje się, pracuje. Dopóki nie stworzymy społecznego wzoru kobiety matki, wartego naśladowania, dopóty nie będziemy mieć przyrostu dzieci. Każdy dąży za ideałem, kobiety także. Dajmy kobietom nowoczesny wzór i niech ten wzór im się opłaci finansowo. Nie ma innej drogi na wzrosty. Żadna kobieta nie chce być przeżytkiem z gromadką dzieci na głowie. A nowy wzór kobiety jeszcze nie powstał. No kiedy wreszcie zmądrzejemy? Warto pokazać, gdzie dzisiaj jest Polska, gdzie jest Unia Europejska demograficznie. Tu mamy wzrosty populacji w latach od 1960 do 2022. Te kraje żółte to Afryka. No, w różnych konfiguracjach. Potem mamy kraje azjatyckie, co do zasady biedniejsze. We środku zestawienia świat pokazany jest tutaj na czarno. A potem kraje zachodu. Ameryka Północna, kraje OECD, a na samym końcu Unia Europejska. W skrajnych przypadkach Afryka Wschodnia i Południowa. No, tu pokazuję ją na slajdach. W tych ostatnich sześciu dekadach jej ludność wzrosła o 4,5 razy. Wzrosła 5,5 razy. A Unia Europejska tylko wzrosła o 25%, czyli 0,25%. Czyli, że przyrost w Afryce Wschodniej i Południowej był 18 razy większy. U nas rodziło się jedno dziecko, a u nich rodziło się 18 dzieci. Dla tych 18 dzieci trzeba było znaleźć miejsce w szkole, w liceum, na studiach i znaleźć jeszcze miejsce pracy. Skala takiego przedsięwzięcia przekracza możliwości każdego państwa, a szczególnie tych państw afrykańskich. Tak, ta Afryka Wschodnia i Południowa to ogromne przyrosty ludności, ale mamy jeszcze Afrykę Subsaharyjską to z kolei wzrosty 5,3 razy. Pokazuję tę Afrykę na mapie. Ta wielka ich dzietność jest jednocześnie źródłem ich nędzy. Proszę Państwa, językami urzędowymi wielu krajów afrykańskich są języki ich byłych kolonistów, kolonizatorów. Ale spośród tej ogromnej ilości rodzących się dzieci, no tylko maksimum 2-3% pozna jako tako język kolonistów. Te języki urzędowe ich państw. Reszta nawet nie wie, co do nich będzie mówiła władza. Reszta nawet nie rozumie, czym jest państwo. A świat arabski. No, ludność wzrosła znowuż pięciokrotnie w okresie ostatnich sześciu dekad. Dlaczego wybuchła rewolucja zwana wiosną arabską w latach 2010-2012? No przecież świat arabski rozwijał się nadzwyczajnie dobrze zdecydowanie szybciej niż Zachód rozwijał się szybciej niż cała reszta świata, ale przyrost ludności był jeszcze większy. Arabowie rozmnażają się jak produkcja przy taśmie produkcyjnej. W imię Allaha. Więc ten jednostronny dobrobyt u nich spada. Pomimo, że gospodarka rośnie jako całość. Arabowie są sfrustrowani, porównując bogaty Zachód z tym, w jakich oni żyją warunkach. I Arabowie krzyczą o demokracji. O demokracji, której nigdy u nich nie było. Oni nie znają demokracji ze swojej historii. Dla nich demokracja to zachodni dobrobyt. Dla nich demokracja to bogactwo i seks. I że wszystko wolno. I Arabowie zalewają naszą planetę. Ilu ich zaleje Europę? Ilu? Dalej mamy kraje IDA, czyli wymagające pomocy. Często to są kredytobiorcy Banku Światowego. Pokazuję je na mapie. Znowuż Afryka, kraje biedne. Ludzie czekają z wyciągniętymi dłońmi po pomoc. Nie umieją sobie nic sami zorganizować. Czekają, aż im ktoś to państwo ustawi i ustawi ich gospodarkę, żeby mieli pracę żeby mogli przeżyć, ale ci sami ludzie rozmnażają się w sposób bardzo spontaniczny. Nawiasem mówiąc, co mają robić, jeśli wolnego czasu więcej niż potrzeba? HIV/AIDS, no kto by zważał na takie drobiazgi? Na HIV, póki co nie ma lekarstwa. Na HIV się umiera. W roku 2022 umarło 630 tysięcy osób, a zaraziło się dalsze 1,3 miliona. Łącznie zarażonych na HIV jest 39 milionów ludzi. I ci ludzie żyją w Afryce. W niektórych afrykańskich państwach stanowią prawie 30% społeczeństw. Prawie 30% społeczeństw jest zarażona HIV. I ci ludzie napływają do Europy. Azja Południowa. no Znowuż ich ludność wzrosła 3,4 razy. U nich 3,4 razy, a u nas tylko 25%. U nich przyrost ludności jest 10 razy większy niż u nas. Tylko 10 razy większy. W Afryce jest 18 razy większy niż u nas, a w Azji tylko 10 razy większy. Czy państwo rozumiecie i czujecie, co nas czeka? Póki co Azjaci za chlebem wędrują do krajów arabskich w Zatoce Perskiej, do tych producentów ropy naftowej. W niektórych arabskich krajach stanowią nawet do 90% ludności. Traktowani są przez Arabów podle, jak taka najtańsza siła robocza, bez praw. I nakładają na nich Arabowie pęta religijne, bo przecież ci producenci ropy są bardzo odrażliwi na punkcie religii. Religia stanowi dla nich dodatkowe zabezpieczenie w utrzymaniu władzy. Mówię o tym, żeby zrozumieć, czym jest demografia. PiS o tym doskonale wie. Każdy polityk o tym doskonale wie. W Polsce przyrost demograficzny się nie udał. W Polsce wymieramy i nikt już tego nie cofnie. Opowiadanie o 300 tysięcznej armii jest tak samo nierealne, jak to, że będziemy zatrudniać Arabów do naszego wojska. Ale przecież kogoś musimy? Kogo? Jeśli rodzimych Polaków ubywa. Państwo to widzicie tu na slajdzie. Mówienie o oświetlanej przyszłości Polski jest bzdurnym majaczeniem pijanego jasia, takiego jasia po małym piwku. Unia Europejska ustawiła sobie barierę wzrostu gospodarki na poziomie roku 2008 i ta bariera ani drgnie. Chcemy ją przekroczyć i nie możemy i stoimy. Wyżej się nie da podskoczyć. Tym bardziej, że właścicielami polskich eksportowych biznesów są niemieccy, holenderscy i inni zachodnioeuropejscy przedsiębiorcy. A oni dbają o swój narodowy interes. A interes ma swoją narodowość. My, Polacy, nie wspieramy własnych przedsiębiorców. Mówiłem o tym nieraz na wykładach. Jeśli my nie dbamy, to czy liczymy, że inni obejdą się łaskawiej z nami? Czy ci ekonomiści mają choć trochę oleju w głowie, że mówią o naszej świetlanej przyszłości? Mówienie o świetlanej przyszłości Polski jest nierealne. Podobnie jak mówienie o świetlanej przyszłości Europy. To na wykresie pokazuje rok 2008. Bariera nie do przeskoczenia. Przeskoczymy tę barierę, jak będziemy mieli tańszą produkcję. Jeśli na przykład przyjmiemy też Afrykanu Afrykanów i Arabów do pracy. Ale przecież to jest nierealne. Oni nas mogą zalać. Zalać skutecznie. Tak, że ślad po nas nie zostanie. Widać to, prawda? I jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jeden wątek na bogactwo. Tu na wykresach pokazuję, jak wyglądał proces bogacenia się społeczeństw przez pryzmat lat 2000-2019. Pokazany jest przeciętny roczny wzrost bogactwa. Używam tych danych, no bo nowszych nigdzie nie znalazłem. Jak wyglądamy na tle państw europejskiej wspólnoty węgla i stali. No u nas bogacenie się o 2000 dolarów rocznie. I to mimo, że mamy takie rewelacyjne wzrosty, takie rewelacyjne. Mimo, że chwalimy się tym naszym PKB we wszystkich odmianach, nasze bogactwo rośnie tylko o 2000 dolarów na osoby z niewielkim ogonkiem. A u nich, Włosi, Niemcy, Belgowie, no to wzrosty bogactwa rośnie trzy razy większe na mieszkańca niż w Polsce. A dalej już tylko jest coraz bardziej pod górkę. Francja to prawie 9 tysięcy dolarów na głowę rocznie. Widać to, prawda? Bo to oni mają fabryki u nas, a nie odwrotnie. Czy ci ekonomiści, ci ślepi piewcy polskich sukcesów tego nie widzą? Czy są ślepi i gusi? My walczymy na przegranym polu. PIS o tym, PIS mówi o zbrojeniach i o potężnej armii, ale przecież nie potrafi nawet zabezpieczyć żołnierzy do tej polskiej armii. A polskie bogactwo to Zachód ma więcej do stracenia u nas niż my sami. To oni tu w Polsce mają fabryki, no i w zasadzie muszą tych fabryk bronić. Nie ma możliwości ani potrzeby budowania 300 tysięcznej armii. Włożmy te bufoniaste plany, pis między bajki, bo jesteśmy z tymi planami po prostu śmieszni. Co znaczy ta 300 tysięczna armia wobec demografii świata i majątków Zachodu? Przemocujemy się jak konająca ostryga. Bronimy się przed Putinem, który ma 71 lat i stoi nad grobową deską. Czy ktoś w ogóle myśli? Putin ma 71 lat. Czy ktoś w tym wieku zaczyna wojnę? Wojna z Ukrainą tylko dlatego się zaczęła, bo miała trwać kilka dni. Miała się szybko skończyć. I dlatego trwała. Ale wielka wojna 71 lat. Jak wyglądamy pod względem bogactwa na tle całego wschodniego rozszerzenia? No, jesteśmy lepsi od Bułgarii, Rumunii, Węgier, Litwy, ale całej reszcie krajów ustępujemy. Cóż, niektórzy ekonomiści zrobią z nas gwiazdorów wzrostu. Może przez swój brak wiedzy to robią, ale nasze miejsce jest wśród nowych członków Unii Europejskiej jest dokładnie takie, jak wskazane jest tutaj. Jesteśmy na dorobku. Można nadrobić PKB, bo ono wytwarzane jest co roku, ale już podział tego PKB, jest sporo głębszy i nie jest widoczny na pierwszy rzut oka, ale tu go widzimy. I jeszcze, jak wyglądamy na tle szerokiego zestawienia. Od Szwajcarii czy Stanów Zjednoczonych dzielą nas, no cóż, Państwo widzicie, lata świetle. I od Europy Zachodniej podobnie. W końcu to oni są często właścicielami tych naszych przedsiębiorstw. Nawet jeśli te przedsiębiorstwa mają polskie nazwy. Mają polskie nazwy i zachodnich właścicieli. I przypomnę tym nieco kaprawym ekonomistom, że tym między innymi różnimy się od Korei Południowej, że Korea ma własne marki, a my ich nie mamy. Nie mamy własnych marek, ani nie wspieramy własnych przedsiębiorstw. Budujemy przyszłość naszą i Europy Zachodniej razem. My budujemy ich przyszłość. My pracujemy na ich marki. My pracujemy na nich. Nie potrafimy się oddzielić. Mamy swoich zachodnich panów i musimy o nich dbać. Niestety tak to wygląda. Ale po co nam 300 tysięczna armia? No, żeby bronić ich majątków. Tak to wygląda, patrząc z boku. Nie jesteśmy, proszę Państwa, państwem samodzielnym, bo nie mamy swoich marek. My nawet tych marek nie budujemy. Nie wydajemy pieniędzy na badanie i rozwój. Nie myślę o Orlenie, ale o markach technologicznych, eksportowych. Nasi politycy wybrali za nas przynależność do Zachodu. Wybrali za nas takie ubezwłasnowolnienie, bo nie można być samodzielnym pracując w zachodnich koncernach i nie posiadając własnych marek, a my własnego nic nie mamy. Jeszcze ci politycy każą nam bronić tej zachodniej własności. No, czy to jest mądre? Można się spierać o Polskę, o to, jak ma ona wyglądać, ale wybór czołgów zamiast wsparcia dla polskich firm uważam za po prostu niemądry. I do tego szarmowanie argumentem, że 71-letni Putin nas zaatakuje. Czy te niemądre trole same siebie słyszą i rozumieją, co mówią? Nie rozmawiamy o gospodarce, ale stale o czołgach i ile będzie to kosztować. Bardziej interesuje nas, kto kogo wyzwał z tych polityków i kopnął niż jak zrobić, żeby nasz polski biznes przetrwał. Przecież o przetrwanie właśnie chodzi. Proszę państwa, narracje po nas będą budować właściciele kapitału na naszych grobach poległych. Zresztą ta wojenna gorączka niebawem się skończy. I wszyscy zapomną o tym głupim pomyśle zbrojeń. Jestem pewien, że zapomnimy, czego pisowi i państwu serdecznie życzę. Proszę o refleksję. Dziękuję bardzo.